Księga Wyjścia. Rozdział 12. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca. A wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. I chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie. Bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. Ósme przekazanie Tory zabrania zostawiania mięsa ofiary paschalnej do rana. Dla chrześcijan Jezus Chrystus jest prawdziwym barankiem paschalnym. Jego ciało zostało zdjęte z krzyża przez Józefa z Arymatei i Nikodema przed zmierzchem, dzięki temu ten przepis został zachowany. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. W komentarzach do filmu na YouTubie zapraszam do zgłaszania waszych pomysłów odnośnie duchowego przestrzegania tego przekazania.